22 czerwca wejdą w życie zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja przewiduje wiele zmian, dlatego w Lubinie odbędzie się specjalne szkolenie dla przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Mowa tutaj o pracownikach MOPS-u, czyli pracownikach socjalnych i asystentach, a także o policjantach dzielnicowych, przedstawicielach oświaty, kuratorach oświaty i przedstawicielach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicielach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy MOPS w Lubinie. Pierwszą zmianą nowelizacji w kontekście do dotychczasowej ustawy jest jej nowa nazwa. Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zastąpiono sformułowaniem o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Dotychczasowa definicja przemocy została również rozszerzona o przemoc ekonomiczną oraz cyberprzemoc. Ważną zmianą i taką obecnie na czasie jest zmiana przepisu dotyczącego odebrania dziecka z rodziny w razie wystąpienia sytuacji zagrażające jego zdrowiu lub życiu. W obecnym stanie przepis ten dawał możliwość, uprawnienie pracownikowi socjalnemu do odebrania dziecka z rodziny w związku z przemocą. W tej chwili zmiana ustawy już bardziej uściśla obowiązek odebrania tego dziecka. Nazwa się zmienia, nie ma mowy już o odebraniu dziecka, tylko o zapewnieniu ochrony. Zainteresowanie spotkaniem jest bardzo duże. Weźmie w nim udział 50 osób. Stworzono już także listę rezerwową. Dyrektor Lejczak-Wawrynowicz zwraca uwagę, że podczas spotkania poruszony zostanie też temat śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy, który zmarł prawdopodobnie dlatego, że na czas nie otrzymał pomocy. Będziemy na pewno przeczulać właśnie wszystkich przedstawicieli na to, jak ważna jest obserwacja dziecka, bo no nie ukrywajmy, są to osoby doznające przemocy, które są całkowicie bezradne i które potrzebują naszego wsparcia, dlatego będziemy rozmawiać z wszystkimi pracownikami tych instytucji o tym, jak jeszcze sprawniej i skuteczniej pomagać dzieciom i chronić je przed oprawcami. Dyrektor MOPS apeluje też do Lubinian o wsparcie i zgłaszanie, jeśli widzą lub słyszą, że w którejś rodzinie dzieje się coś złego. Szkolenie 17 maja odbędzie się pod patronatem prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego w inkubatorze przedsiębiorczości w lubińskim ZOO.